Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia. www.awf.wroc.pl. Chcieli zachować miano niepokonanego zespołu i do tego odnieść efektowne zwycięstwo. Na koniec udało się zrealizować oba cele. Borykający się z ogromnymi kłopotami zdrowotnymi zespół Aleksandra Malinowskiego wykrzesał jeszcze ostatki sił i pokonał Zawiercian. Początek spotkania był wyrównany. Widać było, że obu drużynom bardzo zależy na sukcesie. W teorii bardziej powinno się chcieć graczom gości, którym zwycięstwo w tym meczu dałoby szansę na baraże o awans do Superligi. Śląsk przegrywał początkowo 4-7, szybko jednak wrócił na właściwe tory i odrobił straty. W samej końcówce pierwszej połowy po bramce Macieja Ścigaja gospodarze prowadzili 14-13. Wiret rzucił jednak bramkę i po 30 minutach mieliśmy remis. Po przerwie i jedni i drudzy nie chcieli dać za wygraną, stąd oglądaliśmy bardzo ciekawe widowisko kończące sezon pierwszej ligi. Śląsk grał nieco lepiej jak w pierwszej odsłonie. Nie było wielu błędów w ataku, do tego skuteczniej gospodarze wykańczali akcję. W 43 minucie meczu wydawało się, że podopieczni Aleksandra Malinowskiego złapali odpowiedni rytm i zadali decydujący cios. Po bramkach Łukasza Jarowicza i Bartłomieja Koprowskiego, a także obronionym rzucie karnym przez Marcina Schodowskiego, wrocławianie prowadzili 22-20. Goście się jednak podnieśli i na 10 minut przed końcem był remis po 24. Ostatnie akcje należało już do Śląska, który ostatecznie wygrał różnicą 3 trafień. Wtedy w hali WF-u przy Paderewskiego wybuchła wielka radość. Śląsk zgromadził w pierwszej lidze 51 punktów, odnosząc 25 zwycięstw i tylko raz remisując. To najlepszy wynik w całej pierwszej lidze. Dodatkowo powody do radości ma Maciej Ścigaj, najbardziej bramkostrzelny gracz wrocławskiej drużyny. Okazał się także trzecim najlepszym strzelcem pierwszej ligi. W sobotę Ścigaj potwierdził formę i możliwości, rzucił Wiretowi 8 bramek, będąc najlepszym strzelcem zespołu w ostatnim starciu. W przyszłym sezonie 15-krotni mistrzowie Polski zagrają w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kibice czekali na ten moment 4 lata. Szczypiorniści swoje zadanie wykonali. Teraz czas na zarządzających klubem. Czekamy na wzmocnienia i superligowy Śląsk. Choć sezon już dobiegł końca, część siatkarek wciąż uczestniczy w zajęciach. To tak zwany okres roztrenowania. Większość zawodniczek jednak już opuściła przynajmniej na chwilę stolicę Dolnego Śląska. Ten okres przejściowy, który tak nazywamy profesjonalnie, czyli okresem roztrenowania, jest dla nas bardzo indywidualny. Część zawodniczek, jak Agnieszka Konkolewska, Dorota Medyńska, już wyjechały na zgrupowanie reprezentacji Polski. Tak samo Maren Brinker, tak samo Frauke Dieriks też wyjechały na zgrupowania reprezentacji swoich krajów, więc ich już w klubie tutaj nie ma. Pozostałe zawodniczki negocjują jeszcze swoje kontrakty, więc do końca nie wiemy, jak będzie wyglądał ostatecznie skład zespołu na przyszły sezon. A te zawodniczki, które mają kontrakt, już w zasadzie trenują dalej z nami. W tym gronie jest m.in. Monika Martałek. Zawodniczka ostatnie miesiące spędziła na rehabilitacji. Teraz jest już zdrowa i będzie się szykować do kolejnego sezonu w barwach Impelu. Rozgrywki 2013-2014 uważa za bardzo udane. Ogromny sukces. Wydaje mi się, że gdyby ktokolwiek wcześniej powiedział nam przed sezonem, że będziemy walczyć na własnej hali o złoty medal, to każda z dziewczyn podpisałaby się tym jedną i drugą ręką. Zdarzyło się tak, że był tylko srebrny medal, ale uważam, że to jest naprawdę wielki sukces. Składu Impelu na nowy sezon jeszcze nie znamy. Wiadomo już natomiast, że sztab szkoleniowy pozostanie bez zmian, choć na ocenę trenerów przyjdzie jeszcze pora. Tore Aleksandersen i Marek Solarewicz pozostaną w drużynie. Będziemy na pewno sobie siadali z prezesami, dyskutowali na ten temat, co oni są dokładnie o całym przebiegu sezonu. Ja myślę, że wszyscy są z jednej strony zadowoleni. Wiem na pewno, że trener Aleksandersen zostaje we Wrocławiu na najbliższe 2 lata, więc jakby to w jeden sposób może świadczyć o tym, że ta praca została jego doceniona jak najbardziej i można to w ten sposób na to patrzeć. Przed Impelem otwiera się nowa karta. Po raz pierwszy wrocławska drużyna zagra w Lidze Mistrzyń. Do Wrocławia zjadą więc najlepsze zespoły na kontynencie. Liga Mistrzów będzie na pewno mocnym wyzwaniem, dużym wyzwaniem, natomiast to jest też ogromna możliwość na zdobywanie doświadczenia i nauki od tych innych zawodniczek, od innych zespołów. Dlatego ja osobiście jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że mogę wziąć udział, albo będę, mam nadzieję, że będę mogła wziąć udział w tych meczach.
No i co mogę powiedzieć? Tylko trzeba czekać na rozpoczęcie rozgrywek. Najnowsze informacje dotyczące Impelu na sportgame.com.pl i na oficjalnej stronie drużyny impelwrocław.pl. Zacznijmy od dyscypliny, która stała się przebojem OMW, czyli siatkówki. Z roku na rok coraz więcej ekip walczy pod siatką i co ciekawe, ten przyrost ma również pozytywny wpływ na poziom sportowy zawodów. Kto zachwycił w ostatnich zmaganiach? W pierwszej lidze z pewnej wygranej cieszyli się zawodnicy drużyn Towarzystwo Sportowo-Turystyczne, Bikoplast, Volley Step by Step, XLL Junior. Wszystkie te teamy pewnie zwyciężyły swoje mecze w stosunku 2-0. Nieco mniej okazały triumf odnotował Drewno Skład, który 2-1 w setach pokonał Lakart Plażowicze. W drugiej lidze zwycięskie mecze na swoim koncie zapisali Nankatsu, Quest do Kupa, LTS Wrocław, Łącznościowiec Przyjezdni oraz ZSP Kretes. W trzeciej lidze w ostatniej kolejce ze zwycięstw cieszyli się Volley Team MK2, TKKF Relax Oleśnica, Sirocco, Iwmar, Challenger oraz Reczko Team. Właśnie ta klasa rozgrywkowa ponownie rywalizować będzie w najbliższy weekend w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 50 przy ulicy Czeskiej. Trwają również zmagania koszykarskie. Tu na organizatorów już na początku rywalizacji czekał spory problem. W związku z wycofaniem się jednej z drużyn bezpośrednio przed startem sezonu konieczna była zmiana harmonogramu zawodów na przysłowiowe 5 minut przed pierwszym gwizdkiem. Na szczęście walka z czasem udała się i pierwsze mecze odbyły się bez przeszkód. W pierwszej lidze Together We Chill wynikiem 47-42 pokonał KKS Baby. Klasę rozgrywkową niżej odbywała się rywalizacja w grupach. W grupie A Badalab Dabat przegrał z KFV Galaxy 28-51. W grupie C Kotar Bielany wygrał z Two Hills Basket 2 56-25. A w grupie D Łosie pokonały GDW Skład 97-51. Łącznie w OMW w koszykówce rywalizują 23 zespoły. W gronie szachistów, tym razem dorośli walczyli w odmianie szachów szybkich. Piąty turniej zakończył się wygraną Wiesława Janochy. Kolejne miejsca na podium zajęli natomiast Jerzy Kubień i Jan Dobrowolski. W klasyfikacji generalnej wciąż jednak przewodzi Janusz Łopusiewicz, który tym razem batalię skończył dopiero jak na niego na czwartej pozycji. 6 kwietnia odbyła się pierwsza kolejka otwartych Mistrzostw Wrocławia w Ultimate na powietrzu. Były to zawody wyjątkowe, bo udział w nich wzięło rekordowo aż 10 zespołów. Jak wyglądała rywalizacja? Debiutant, drużyna o ciekawej nazwie Młotki, skutecznie grając w ataku i mocno w obronie, wywalczyła wysokie 5. miejsce. W finale do boju przystąpiły doświadczone drużyny Flow AZSW Wrocław oraz KWR Knury z Kamieńca Wrocławskiego. Mecz był zacięty, ale zasłużenie wygrane przez drużynę Flow 12-7. To właśnie oni na ten moment prowadzą w tabeli. 3. miejsce zajmuje zespół 3 SB Wrocław. W kolejnej kronice OMW opowiemy ponownie o koszykówce oraz siatkówce, ale nie zabraknie też innych dyscyplin jak tenis stołowy oraz bowling. Już dziś zapraszamy. Zawody rozpoczną się w Polsce, a kolejne etapy wyścigu rozegrane zostaną w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech. Wyścig składa się z 5 etapów, z których 4 będą miały formułę wyścigu klasycznego, a 5 to jazda indywidualna na czas. W ubiegłym tygodniu odbyła się oficjalna konferencja wyścigu. Organizatorzy odkryli wszystkie karty. Nad sprawnym przebiegiem zmagań czuwać będzie stowarzyszenie MTB Obiszów Team, które jest organizatorem rywalizacji. Na starcie pojawią się grupy zawodowe. Polskę reprezentować będzie jako kadra narodowa ekipa CCC Polsat Polkowice. Ponadto w akcji zobaczymy inne nasze grupy, m.in. BDC Mark Pol Team i Active Jet. Wszystkie grupy zostaną zaprezentowane na polkowickim rynku i chwilę później ruszą w 170-kilometrową trasę do Wrocławia. W stolicy regionu najlepsi są spodziewani około 19:00. Do miasta wjadą około 18:30. Przejadą ulicami Pełczyńską, Obornicką, Popowicką, Pilczycką, Królewiecką do stadionu. Organizatorzy we Wrocławiu zaplanowali szereg imprez towarzyszących. Stadion miejski ma tętnić życiem od samego rana. Najmłodsi miłośnicy kolarstwa, a także zawodnicy amatorzy będą mogli spróbować swoich sił na pętli 1700 metrów przy stadionie. Powstaną strefy aktywności sportowej, będą prowadzone sportowe testy. Wyścig rozpocznie się w Polsce. Kolejne 2 etapy zaplanowano w Czechach i na Słowacji. 2 ostatnie na Węgrzech.
W dotychczasowej historii uczelni studia magisterskie ukończyło ponad 17 tysięcy absolwentów. W kilku ostatnich latach wrocławska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w kraju. To ich mocny argument także w tegorocznej rekrutacji. Te rankingi to nie jest dyscyplina sportu, ale jakaś tam rywalizacja w zasadzie dla kandydata bardzo istotna, gdzie ktoś ze sportowców przez 10 lat nie schodzi z pozycji medalowej. A my kilkakrotnie byliśmy na miejscu pierwszym, kilkakrotnie na miejscu drugim, chyba raz na miejscu trzecim. To już jest dla mnie wystarczający argument. Uczelnia wychowuje i przygotowuje do życia. Absolwenci chwalą AWF i zachęcają maturzystów, by wybrali studia na Akademii Wychowania Fizycznego właśnie we Wrocławiu. Do wyboru 3 wydziały wychowania fizycznego, fizjoterapii i nauk o sporcie. Młody człowiek, który myśli o takim holistycznym przygotowaniu do życia, wszechstronnym przygotowaniu i w wymiarze intelektualnym, i emocjonalnym, również motorycznym. Myślę, że nie ma lepszej oferty jak Akademia Wychowania Fizycznego. Praktycznie można się tutaj realizować we wszystkich obszarach, zdobywając de facto wszechstronne uprawnienia. Na wychowaniu fizycznym uprawnienia związane z obszarem pedagogicznym, a więc do pracy w szkole. Są tam przeróżne specjalności. U nas z kolei jest to przygotowanie pod kątem przede wszystkim działalności w obszarze sportu, w obszarze infrastruktury sportowej, a mamy chyba wszyscy świadomość, że tak jak mówiąc trochę cynicznie, ludzie zawsze potrzebowali chleba i igrzysk, na pewno nie uciekniemy od sportu. Ci, którzy wybierają studia na AWF-ie, mogą być spokojni o przyszłe zatrudnienie. Statystyki nie kłamią. Większość absolwentów po ukończeniu uczelni ma pracę i to pracę w zawodzie. Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Ktoś powie zaraz, ale w nauczycielstwie tej pracy nie ma. My nie kształcimy tylko nauczycieli. My kształcimy menadżerów, my kształcimy osoby do zarządzania turystyce, my kształcimy fizjoterapeutów, kształcimy kosmetologów, terapeutów do pracy z osobami niepełnosprawnymi, do zajęć z osobami niewidomymi, etc. Także każdy, kto lubi ruch i chce pomagać innym, jest mile widziany na tej uczelni. Wiemy, że w Polsce po zmianach ustawowych trenerem może być tak naprawdę każdy. Uczelnia dba jednak o to, by ci, którzy w przyszłości będą dbać o rozwój sportowców amatorów czy sportowców wyczynowych, byli prawdziwymi fachowcami. Tu więc apel do młodych szkoleniowców. Warto przyjść do AWF i poszerzać swoją wiedzę. W Polsce zawód trenera de facto został w jakiś sposób niestety zniesiony. Nastąpiła deregulacja. I ci wszyscy, którzy rozsądnie myślą tak naprawdę o przygotowaniu nie tylko specjalistów w zakresie sportu, ale szeroko rozumianej również rekreacji ruchowej, dyscyplin quasi sportowych czy szeroko rozumianego sportu masowego, będą stawiali na fachowość. A takich fachowców przygotowujemy. Fachowców, którzy potrafią w zakresie ontogenezy przygotować nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale również ludzi starszych do podejmowania przeróżnych wyzwań w obszarze kultury fizycznej. W ślad za tym jestem przeświadczony, że ci, którzy trafią do nas, nie tylko wzbogacą swoje amplua dotyczące motoryczności, tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko swojej osobowości, ale tak naprawdę będą bardzo rzetelnie przygotowani do podjęcia wyzwań zawodowych. Rekrutacja na rok akademicki 2014-2015 rozpocznie się 1 czerwca. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport, WF, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, www.awf.wroc.pl.